Wykład ósmy. Prawda i fakt. Część druga. Dzień dobry. Let's open Luke chapter 10. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, rozdział 10. Verse 25. Wiersz 25. 10 rozdziału Ewangelii Łukasza. Oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? A lawyer came. Przyszedł do Jezusa nauczony w piśmie. Lawyer came to whom? Przyszedł do kogo? To Jesus. Do Jezusa. Who met who? Kto spotkał się z kim? What met what? Co spotkało co? Two teachers. Okay. Dwóch nauczycieli spotkało się. I want you to remember. Chciałbym, żebyście pamiętali. I'm not a theologian. Nie jestem teologiem. But to understand Bible. Ale aby zrozumieć Biblię. You always have to remember there is a difference between the truth and fact. Zawsze musicie pamiętać o tej różnicy pomiędzy prawdą i faktem. God sends Jesus to us. Bóg posłał Jezusa. To reveal what? Aby objawić co takiego? Truth. Prawdę. Why? Dlaczego? Because his people only know fact. Dlatego, że jego lud zna tylko fakt. Remember this. Pamiętajcie okay. O tym równaniu. Because his people only knew fact. Dlatego, że jego lud zna tylko fakt. God's people were here. Lud Boży znajduje się w tym momencie. They're deceived by Satan. W którym zostaje zwiedziony przez szatana. So who is lawyer? Więc kto jest tym nauczonym w zakonie? Yeah, he is a man of fact. To jest właśnie człowiek faktu. He is the teacher. To jest nauczyciel. Everybody respect him. Każdy odczuwał dla niego respekt. Because he knows so many facts. Dlatego, że on znał tyle faktów. This is a big problem for Jesus. To stanowiło duży problem dla Jezusa. This fact is challenging to truth. Ten fakt rzuca wyzwanie prawdzie. And he asked, więc on zapytał, what shall I do to co mam have eternal life? Czynić, aby uzyskać żywot wieczny? And Jesus have to tell him, Jezus musiał mu powiedzieć, what Jesus want to tell him? Co Jezus chciał mu powiedzieć? If you're Jesus, gdybyście byli na miejscu what Jezusa, would you like to tell him? Co chcielibyście mu powiedzieć? According to this knowledge you have so far. A według tej wiedzy, jaką teraz już macie. If I were Jesus, gdybym ja był na miejscu Jezusa, I like to tell him, to chciałbym mu powiedzieć, my son, mój synu, my brother, mój bracie, you only know the fact. Ty znasz tylko fakt. You need the truth. Potrzebujesz prawdy. That's what I want to tell. To właśnie chciałbym mu powiedzieć. Is Jesus telling him that? A czy Jezus mówi mu to właśnie? Exactly. Dokładnie. But much more beautiful way. Ale w o wiele piękniejszy sposób. Let's see how Jesus responded. Popatrzmy, w jaki sposób Jezus odpowiedział. Verse 26. Wiersz 26. He said to him, on zaś rzekł do niego, co napisano w zakonie? Jak czytasz? I know you know how it is written. Wiem, że wiesz, znasz to, co zostało napisane. But do you know what it means? Ale czy wiesz, jakie to ma znaczenie? That's what Jesus is saying. To właśnie Jezus mówi tutaj. In other words, what Jesus is saying to him is, inaczej mówiąc, I know you know the fact. Jezus powiedział do niego, ja wiem, że ty znasz fakt. But I'm wondering whether you know the truth. Ale ciekaw jestem, czy ty znasz prawdę. And this lawyer is now saying this, verse 27. I dalej ten nauczany w zakonie mówi, wiersz 27, a ten odpowiadając rzekł, będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. 100% correct. W 100% ta wypowiedź była poprawna. Right? Prawda? This is perfect answer. To była doskonała odpowiedź. If he is a college student, he gets A+. Plus. Gdyby on studiował, to wtedy otrzymałby najlepszą ocenę za taką odpowiedź. He passes. I zdałby egzamin. Did he pass? Ale czy zdał egzamin ten nauczony w zakonie? He didn't pass. Nie, w tym przypadku tak he nie było. He gave Jesus perfect answer. On udzielił Jezusowi doskonałej odpowiedzi. Did he pass? Ale czy zdał egzamin? No, he didn't pass. Nie. How do I know he didn't pass? Skąd wiem, że on nie zdał? Let's take a look. Popatrzmy. Verse 28. Wiersz 28. Rzekł mu więc, dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. Jesus said, Jezus powiedział,
You have answered right. Odpowiedziałeś dobrze. What does it mean? Co to oznacza? Your answer is perfect. Twoja odpowiedź jest doskonała. What does it mean? Co to znaczy? Jesus did not say. Jezus nie powiedział. What Jesus have to say to pass him? Co Jezus musiał powiedzieć, aby on mógł zaliczyć ten egzamin? If Jesus is totally satisfied. Gdyby Jezus był całkowicie zadowolony. And what Jesus would say to him? To co powiedziałby mu wtedy? I'm glad you said that. Zadowolony jestem, cieszę się, że tak powiedziałeś. If I were Jesus, gdybym ja był Jezusem, I will not say this. To nie powiedziałbym tego. You have answered right. Odpowiedziałeś prawidłowo. You know what this means? Wiecie, co to znaczy? Your answer is right. Twoja odpowiedź jest prawidłowa. But you are not right. Ale ty, z tobą jest coś nie this tak. What it means. To właśnie takie ma to znaczenie. If Jesus knows this man is past. Gdyby Jezus wiedział, że ten człowiek naprawdę udziela prawidłowej odpowiedzi, then Jesus would say this. To wtedy powiedziałby tak. Instead of Jesus saying, your answer is right, zamiast powiedzieć, twoja odpowiedź jest właściwa, Jesus would say, powiedziałby, you're right. Masz rację. That means he has the truth. To znaczy, że on ma prawdę. But right now, ale teraz this lawyer does not have the truth. Ten nauczony w zakonie nie posiada tej prawdy. This lawyer only has the fact, right? On tylko posiada fakt. You know, many Christians can fall in this trap. Wielu chrześcijan dzisiaj niestety kontrolowanych jest w ten sposób przez this fakt. This is the typical picture of the Laodicea church. To jest typowy obraz kościoła laodycejskiego. Our answer is right. Nasza odpowiedź jest właściwa. Are we right? Ale czy my jesteśmy sprawiedliwi? What make us right? Co sprawia, że jesteśmy sprawiedliwi, że mamy rację, że udzielamy tych właściwych odpowiedzi? What make us right? Co sprawia, że możemy być takimi osobami? Jesus. Jezus. For the Laodicea church? Ale czy tak jest w przypadku kościoła laodycejskiego? Jesus is outside. Jezus jest na zewnątrz Laodycejczyka. Let me ask you this question. Pozwólcie, że zadam wam pytanie. This is part of my book Revelation. Yeah. To jest taki fragment zaczerpnięty z książki, którą pisze. Dlaczego Jezus znajduje się na zewnątrz kościoła Laodycei? What is the reason Jesus is outside? Jaki jest tego powód? That's right. Laodicea church did not want him inside. Laodycejski kościół nie chce wpuścić go do środka. We want doctrine. My chcemy doktryn. We want theology. Teologii. When we had all the theology correct. Gdy mamy całą teologię taką poprawną, zgodną z tym, co mówi treść Pisma Świętego, to wtedy mówimy, mamy wszystko. A Jezus mówi, ty potrzebujesz mnie. A my mówimy, a kim ty jesteś? Mamy przecież wszystko. Nie wchodź. Jesus was driven out. Jezus został wyparty na zewnątrz. I'm so touched jestem about this Jesus. Tak poruszony takim obrazem Jezusa. We drove out Jesus. My wyrzuciliśmy Jezusa. But you know what? Ale wiecie co? Jesus is not leaving us. Ale Jezus nie opuszcza nas. If somebody kicked me out, jeśli ktoś mnie wyrzuci, I'll say goodbye. To powiem wtedy do widzenia. You don't need me. Nie potrzebujesz mnie. I don't need you too. I ja ciebie też nie potrzebuję. But even though his people kicked him out, ale nawet jeśli jego lud wyrzuci go, he is still outside the door. To on nadal jeszcze stoi na zewnątrz drzwi, pounding, i puka do tych drzwi z wielką siłą, asking us to open, prosząc nas, abyśmy go wpuścili. This is how the love of Jesus is revealed in the book of Revelation. To właśnie w ten sposób miłość Jezusa jest objawiona w Księdze Objawienia. So I wanna show the love of God in the book of Revelation. Tak więc w tej księdze chciałbym pokazać wam miłość Bożą. Why? Dlaczego? Because book of Revelation is a scary book, you know. Dlatego, że Księga Objawienia jest traktowana jako taka księga, która powoduje przerażenie. If you only know the fact. Ale jest tak tylko wtedy, gdy znacie jedynie fakt. Fact of the prophecy. Fakt związany z proroctwem. Dangerous. Niebezpieczeństwa. So we can teach the revelation. Tak więc wtedy możemy nauczać objawienia. I ludzie będą się wtedy bać. Then we are doing this service. I wtedy wykonujemy taką niewłaściwą służbę. Just like this lawyer.
Tak jak ten nauczony w zakonie. Jesus said, you are answered right. Więc Jezus powiedział, udzieliłeś poprawnej odpowiedzi, powiedziałeś dobrze. You answered rightly, do this. Powiedziałeś dobrze, czyń to. Do. Czyń. 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 Do this and to, you will live. A będziesz żył. What this means? Co to oznacza? You will live means what? Będziesz żył, to znaczy co takiego? On the other way around, what does it mean? Jeśli to odwrócimy, to co to będzie oznaczać? You will live. Będziesz żył. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? You are dead. Jesteś martwy w tej chwili. To właśnie to oznacza. You have no life. Nie masz teraz życia. Do. Czyń. Don't misunderstand Jesus. Nie zrozumcie. Jesus teaching the righteousness by works. Nie zrozumcie teraz źle Jezusa, a mianowicie, że naucza on sprawiedliwości z uczynków. I'll get to that point. Jeszcze wrócimy później do tego i będziecie mogli lepiej to zrozumieć. What does Ellen White says? Co mówi Ellen White? All the command of God is what? Przykazania Boże to co? This is obviously the command, isn't it? To jest pewien nakaz taki Boży, o którym czytamy. Czyń to. As if Jesus is teaching righteousness by works. Tak jakby Jezus nauczał zbawienia przez uczynki. But Ellen White said beautifully. I know Ellen White is a prophet. Ale ja wiem, że Ellen White jest prorokiem i ona napisała coś pięknego na ten temat. Even reading this one statement, I'm going to tell. Nawet czytając ten jeden fragment, o którym chciałbym teraz powiedzieć, możemy dojść do takiego wniosku. I hope some of you knows. Mam nadzieję, że ktoś z was słyszał o tym. Ellen White says. Ellen White mówi. All the command of God is what? Całe przykazanie Boże sprowadza się do czego? Promise. Do obietnicy. Yes, that's what Ellen White says. To mówi Ellen White. When God says do, kiedy Bóg mówi czyń, it does not just mean command. To nie oznacza jedynie jakiegoś nakazu. When God says do, kiedy Bóg mówi czyń, what does it mean? To co to znaczy? It means I promise you can do this. To oznacza ja obiecuję ci to, że ty to będziesz czynił. That's what it means. To właśnie takie to ma znaczenie. Because God knows we, dlatego, że Bóg wie. We can't do anything. My nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. Without receiving power from him. Bez mocy Bożej. So that's why. To dlatego. There's no question about this. Nie ma żadnych wątpliwości co do tego. God's command is promise, isn't it? Yeah. Że Boże przykazania są obietnicami. Do it. Czyń to. It is same thing. Albo będziesz to czynił. One man found an orphan. Pewien człowiek znalazł. He is 7 years old. Orphan. Znalazł się w sierocińcu. And he's only 7 years old. I miał tylko 7 lat. And this man found in this boy a great potential. I ten mężczyzna odkrył w tym chłopcu duży potencjał. He's a good boy. To jest dobry chłopiec. And his man has money. On miał pieniądze. And this man has power. Ten mężczyzna był wpływowym człowiekiem, potrafił kochać. And this man is determined to help him. I zdecydował się pomóc temu chłopcu. To become a physician. Aby stał się lekarzem. And this man said, i ten mężczyzna powiedział, I want you to go to medical school. Chcę, abyś udał się na studia medyczne. Is this command? Czy to jest nakaz? This is promise. To jest obietnica. I'll promise you that ja you become a doctor. Obiecuję ci, że zostaniesz lekarzem. I'll supply the money, I'll supply everything for you. Dostarczę ci pieniędzy i wszystkiego, co jest potrzebne. Because this boy has no power to become a doctor by dlatego, himself. Że ten chłopiec sam nie ma dostatecznych środków, aby zostać lekarzem. Exactly same as us sinners. Podobnie jest w naszym przypadku grzesznych ludzi. My nie jesteśmy w stanie wypełnić Bożych przykazań. So this is one very single reason. Tak więc jest taki jeden powód. And I believe Ellen White is indeed inspired. I wierzę, że Ellen White naprawdę była natchnioną osobą. Because I haven't seen any theologian saying this. Dlatego, że nie słyszałem, aby jakiś teolog mówił o tym. Well, you know, you read many books. Czytamy wiele różnych książek. God commanded this, commanded this, commanded this. Bóg nakazuje to i to i tamto. We have so many commands. Mamy tyle tych różnych przykazań i nakazów. We're overloaded with the commands. Jesteśmy przeładowani tymi wszystkimi przykazaniami. But Ellen White says, ale Ellen White mówi, he promises us. On obiecuje nam. That's righteousness by faith.
Tak właśnie wygląda sprawiedliwość z wiary. Command is works. Przykazania to praca. Promises faith. Ale praca, dzieła, które są obietnicą, którą mamy od Boga. You can understand that. Czy możecie to zrozumieć? It depends upon how it means. To zależy od tego, jakie widzimy w tym znaczenie. To do what everything he said. Dlatego, że aby czynić wszystko, co powiedział Bóg, he need this power. Ten nauczony w zakonie potrzebował tej mocy. He need to know this Jesus Christ. On potrzebował znać Jezusa Chrystusa. So, what Jesus is saying is, więc Jezus mówi tutaj, I'll show you who I am. Pokażę Ci, kim jestem. I'll give you the power, which is love. Obdarzę Cię mocą, czyli miłością. Then your genes will jump. A wtedy Twój gen będzie podskakiwał. Then you will be alive. I wówczas będziesz żywy. Is this beautiful? Czy to nie piękne? Now, let's open the book of John. Otwórzmy teraz Ewangelię Jana. Chapter 5. Rozdział 5. Verse 39. Wiersz 39. Piąty rozdział, wiersz 39. 39 wiersz, 5 rozdziału Ewangelii Jana. Badacie pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Okay. When Jesus says scriptures, gdy Jezus mówi pisma, what is the scripture at that time? To czym były w tamtym czasie te pisma święte? Pentateuch, right? Tak, to była Tora. It's all Moses' law. Całe prawo mojżeszowe. What Jesus is saying is, tak więc Jezus mówi, you search the law of Moses, badacie prawo mojżeszowe, because in the Moses' law, dlatego że w prawie mojżeszowym there's eternal life. Znajduje się życie wieczne. And this Moses' law is testify of me. A to prawo mojżeszowe wydaje świadectwo o mnie. You look at Moses' law, patrzycie na prawo mojżeszowe, you'll find me. I znajdujecie wtedy mnie. Well, let me show you on Moses' law. Pokażę wam prawo mojżeszowe. And Deuteronomy 19. Piąta księga Mojżeszowa, rozdział 19 i wiersz 11. 19 rozdział, wiersz 11. Lecz jeżeli ktoś miał w nienawiści swego bliźniego i czyhał na niego, i powstawszy przeciwko niemu ugodził go śmiertelnie, a potem schronił się w jednym z tych miast, to wtedy starsi jego miasta poślą i sprowadzą go stamtąd i oddadzą w ręce mściciela krwi i poniesie śmierć. I wiersz 13. Nie ulitujesz się nad nim, lecz zetrzesz z Izraela winę przelania krwi niewinnej, aby ci się dobrze powodziło. Do you find Jesus in there? Czy widzicie tutaj Jezusa w tym prawie? No, scary. Nie, to jest czymś przerażającym. What does Jesus mean that in the Moses law you find me? Co więc Jezus mógł mieć na myśli, mówiąc, że w prawie mojżeszowym można go znaleźć? So this is how people were learning about Moses law. W ten sposób ludzie uczyli się o prawie mojżeszowym. Now, this is very contradicting. Tutaj widzimy bardzo dużą sprzeczność. Contradicting to what? Sprzeczność w nawiązaniu do czego? Love your enemy. Do miłości względem, to the cross. Względem krzyża, względem miłości w stosunku do nieprzyjaciół. Contradicting to Calvary. Sprzeczność w stosunku do Golgoty. Now, which one you gonna choose? Co chcielibyście wybrać? Or how can we reconcile this? Albo w jaki sposób możemy to pogodzić ze sobą? This is the same God. Przecież tutaj widzimy tego samego Boga. Who gave Moses the law. Ten sam Bóg dał prawo mojżeszowe. Okay, now let's go to Matthew chapter 5. Ewangelia Mateusza, rozdział 5. Before we go to Matthew chapter 5. Ale zanim przejdziemy do Ewangelii Mateusza, let's read this. Przeczytajmy jeszcze jeden fragment z piątej księgi mojżeszowej. Verse 20 and 21. Wiersz 20 i 21 tego samego 19 rozdziału 5 Księgi Mojżeszowej. A pozostali niech to usłyszą i niech się lękają, aby nie uczynili już tak złej rzeczy wśród ciebie. Oko twoje nie ulituje się, życie za życie, oko za oko, ząb za ząb, ręka za rękę, noga za nogę. No mercy. Żadnej litości. No mercy whatsoever, right? Żadnej litości tutaj nie widzimy. Okay. Now let's go back to Matthew chapter 5. A teraz
Przejdźmy do Ewangelii Mateusza. Rozdział 5, wiersz 38. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, wiersz 38. 38 wiersz. Słyszeliście, iż powiedziano: oko za oko, ząb za ząb. And verse 39, look at carefully, verse 39. I uważnie czytajcie teraz wiersz 39. A ja wam powiadam, nie sprzeciwiajcie się złemu, a jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Completely opposite. Całkowicie inaczej ten fragment jest przedstawiony. Moses' law says, całkowite przeciwieństwo. Prawo Mojżeszowe mówi. Moses' law says, if anyone slap your right cheek. Prawo Mojżesza mówi, że jeśli ktoś uderzy cię w prawy policzek. What am I supposed to do? To co macie zrobić? I slap his right cheek. Right? Uderzyć according to the Moses law, if he punches one teeth here too. Jeśli ktoś was uderzy i złamie wam ząb. And you also break one. Musicie podejść i też mu przyłożyć i złamać jego ząb. But Jesus says. Ale Jezus mówi. This is not what I meant. Ja nie miałem tego na myśli. If anyone slaps your cheek. Jeśli ktoś uderzy was w policzek. The other side. Nadstawcie mu drugi. Yesterday morning. Wczoraj rano. We looked at about the divorce. Rozważaliśmy zagadnienia związane z rozwodem. What did Jesus say? Co Jezus powiedział na ten temat? What was the reason? Jaki był powód? That Jesus gave that law tego, to że Moses. Jezus dał to prawo Mojżeszowi. So man can send his wives że away. Mężczyzna mógł odesłać swoją żonę z listem rozwodowym. Jaki był powód? Yes, because of your heart was z powodu hard. Zatwardziałości waszych serc. And Jesus said, i Jezus powiedział, in the beginning, na początku it was not so. Nie było tak. So that was not God's will. Tak więc to nie było zgodne z wolą Bożą tak naprawdę. Tooth to tooth, ząb za ząb, cheek to cheek, policzek za policzek. Is not God's will. To nie było zgodne z wolą Bożą. Okay. And you killed what enemy, right? You just saw that, right? Tutaj mówiliśmy o zabiciu wroga. Killed enemy, right? Zabij wroga. And here he says, look, Matthew 5:43. Spójrzmy teraz na 43 wiersz 5 rozdziału Ewangelii Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. Hate your enemy, right? Masz czuć nienawiść do nieprzyjaciela. But ale I say to you, a ja wam powiadam, love your enemies. Miłujcie nieprzyjaciół. What he is telling the people right now is, to, co Jezus usiłuje powiedzieć, what is true, to jest to, czym jest prawda. From the beginning. Na początku. This is original will of God. Na początku taka była właśnie wola Boża. But then the reason why God is giving, God gave this kind of law, ale powód, dla którego Bóg dał to prawo, very scary law to the Moses, to przerażające was, prawo, because of what? To z jakiego powodu je dał? Because of us. Z naszego powodu. Our heart was dlatego, hard. Że nasze serca są zatwardziałe. At this time, you know, the people, we our morality is pretty high. W tamtym czasie moralność ludzi była na innym poziomie. But at that time, ale w tamtym czasie, teraz ta moralność jest trochę wyższa, w tamtym czasie. Israelite are just coming out of what? Izraelici właśnie wyszli skąd? Egypt. Z Egiptu. What were they doing? Co oni czynili? Slaves. Oni byli niewolnikami. They had no morality. Nie było tam żadnej moralności. And committing adultery is commonplace. I popełnianie cudzołóstwa było czymś bardzo powszechnym. Committing adultery is known as a religious right. A popełnianie cudzołóstwa było traktowane jako takie prawo religijne. And at that time God cannot say, i w tamtym czasie Bóg nie mógł powiedzieć, if you see the, anyone who commit adultery, jeśli zobaczysz kogoś, kto popełnia cudzołóstwo, love them. To kochaj go. Is it possible? Czy to było możliwe? Then everybody will misunderstand God. Wtedy wszyscy źle zrozumieliby intencje as if Boga. God is approving adultery, right? To byłoby tak, jakby Bóg akceptował cudzołóstwo i zezwalał na to. Because the level, moral level, spiritual level, it's so hardened and dlatego, so low. Że wtedy ich poziom moralności był tak niski, ich serca były mocno zatwardziałe. God is meeting them at their level. Bóg
spotkał się z nimi tam, gdzie się znajdowali. Is there anything else? Czy jest jeszcze coś? Is there anything else you know in the Old Testament? Czy jest jeszcze coś, co wiemy ze Starego Testamentu, a może nie rozumiemy? God is being so flexible and meeting people where they are. Bóg starał się dostosować do warunków, w jakich znajdowali się ci ludzie. There's a very important, wychodził na spotkanie. There's a very important event. Jest takie jedno wydarzenie, które było bardzo ważne. You remember? Pamiętacie? There's one event. Jest jedno takie wydarzenie. You should all know. Powinniście wiedzieć. You know, the people of God asked for king. Lud Boży prosił o króla. Right? Prawda? What does it mean, the asking for king? Co oznacza proszenie o króla? Why God opposes, you know, giving king? Dlaczego Bóg zgodził się na to i pomimo tego, że nie chciał tego? God's people should not have king. Lud Boży powinien mieć króla. Nie powinien mieć króla. You know, God wants his people. Bóg chciał, aby jego lud to communicate with him individually. Porozumiewał się z nim indywidualnie, bezpośrednio. Through the Holy Spirit. Poprzez Ducha Świętego. Or sometimes through the prophets. Albo czasami przez proroków. Or judges. Lub przez sędziów. Because judges will judge people. Dlatego, że sędziowie mogliby sądzić lud according to the inspiration they receive from Holy Spirit. Według natchnienia Ducha Świętego. So that's how God wanted to govern his people. I to w ten sposób Bóg chciał sprawować kontrolę nad swoim ludem. It was a spiritual government. To był taki duchowy rząd. And the people wanted to have a king. Ale niestety ludzie pragnęli, lud pragnął króla. And you know what it is? Same thing today. I wiecie, że dzisiaj jest podobnie. People does not want to take care of themselves. Ludzie tak naprawdę nie chcą dbać o siebie. People wants doctor to take care of themselves. Oni chcą, aby lekarz się o nich troszczył. Right? Prawda? Because people do not want to communicate with God. Dlatego, że ludzie nie chcą komunikować się osobiście z Bogiem. People says we want to drink everything we want to drink. Ludzie mówią, my chcemy pić wszystko, co chcemy. We want to eat anything we want to eat. Chcemy jeść wszystko, co nam się podoba. When we get into trouble, a gdy wpadniemy w jakieś kłopoty, we have doctor. To przecież mamy lekarza. See? So this is why God did not want to give them king. To dlatego Bóg nie chciał dać im króla. But people came to Samuel. Ale ludzie przyszli do proroka we Samuela. Want king. My chcemy króla. Samuel was very sad. A Samuel był wtedy bardzo Samuel smutny. Samuel cried out to God. I wołał do Boga. Oh God, these people are wicked. O Boże, ten lud jest zły. So corrupt. Jest tak zepsuty. What shall I do? Co ja mam robić? What was the answer from God? Jakiej Bóg udzielił mu odpowiedzi? Answer from God was very painful answer. Bóg udzielił takiej bardzo bolesnej odpowiedzi. You know what God said to Samuel? Wiecie, co powiedział Bóg Samuelowi? Samuel, Samuelu, don't be so sad. Nie bądź taki smutny. They are not rejecting you. Oni nie odrzucają ciebie. They are rejecting me. Oni odrzucają mnie. Let's give them king. Dajmy im króla. This is the character of God. Tak jest Boży charakter. Even though it is not right. Nawet jeśli to jest niezgodne z prawdą, niewłaściwe. Because of the hardening of the heart. To z powodu zatwardziałości serc. God will be what? Giving in. Bóg spełni ich prośbę. And this is what it means, love endures long. I to właśnie takie znaczenie ma stwierdzenie, że miłość jest długocierpliwa. Love endures. Miłość jest cierpliwa. So when I look at Moses' law like this. Tak więc ja w ten sposób czytam prawo Mojżeszowe. No, this is I see the endurance of God. I see. I wtedy widzę tę cierpliwość Bożą. Long suffering of God you can see through the Moses law. To jak bardzo jest cierpliwy w stosunku do nas widzimy poprzez prawo Mojżeszowe również. Instead of kill them, tylko to, że Bóg chce zabijać może tych, którzy mu są nieposłuszni. That's what it exactly happened when a woman was found when she was committing adultery. Dokładnie to samo miało miejsce, gdy schwytano kobietę przyłapaną na cudzołóstwo. According to the Moses law. Według prawa Mojżeszowego everybody picked the stone. Każdy powinien złapać wtedy kamień. Pharisees and scribes. Faryzeusze i nauczeni w piśmie. They came to Jesus. Oni przyszli do Jezusa. What did they say? I co powiedzieli?
What did they say to Co powiedzieli to Jesus? Do Jezusa? According to the law Według of Moses. Prawa Mojżeszowego powiedzieli. Such a woman must Taka be stoned kobieta to death. Musi być ukamienowana na śmierć. What a fact. Co za fakt. Is there any power to change this woman? Czy istniała jakaś moc, która mogłaby zmienić tę kobietę? No power. Nie. How Jesus responded? Ale w jaki sposób Jezus zareagował? If I were Jesus, gdybym ja był na miejscu Jezusa, I could have told them this way. To powiedziałbym im tak. You guys only know the fact. Wy znacie tylko fakt. This is not the Jesus too. Ale Jezus tego nie zrobił. Jesus knew everything. Jezus wiedział wszystko. But Jesus knew, no matter how he explained, Jezus wiedział, w jaki sposób wyjaśnić. These people will not understand. Ale oni i tak nie będą chcieli tego zrozumieć. So instead of debating, tak więc zamiast spierać się z nimi, Jesus stooped down, Jezus pochylił się and began to write. I zaczął pisać. I was wondering all the time, what he was writing. Byłem cały czas ciekaw, co on też mógł pisać po ziemi. What was he writing so people look at the, what he was writing and then dropped the stone co and went home? Co on mógł pisać palcem po ziemi, tak, że ludzie patrzyli na to i dziwili się. You know what I think? I wiecie co? Pomyślałem. Of course, Ellen White says Jesus was writing on the ground their sin. Oczywiście Ellen White napisała, że Jezus pisał na ziemi ich grzechy. Don't take that as a fact either. Ale też nie możecie przyjmować tego jako fakt. Do you think Jesus was writing? Myślicie, że Jezus pisał? Okay. Sławek and Richard was one of those Pharisees. Okay. Sławek i Ryszard byli jednymi z tych faryzeuszy i trzymają kamienie w rękach. And Jesus right on the ground. I Jezus pisze teraz palcem po ziemi. Richard. Ryszard. Jankowski. Jankowski. Brat Jankowski, proszę nic dalej nie mówić. And you did this bad thing. Ty zrobiłeś tą złą rzecz. On September 11th, 19th. 11 września tego i tego roku. Do you think Jesus is this kind of person? Czy myślicie, że Jezus jest taką osobą? Exposing somebody's sin to the i ujawnia czyjś grzech publicznie? I don't believe that. Ja w to nie wierzę. I don't want to have that kind of Jesus. Ja nie chciałbym mieć takiego Jezusa. Jesus is pointing out. Jezus wykazywał. The point, main point of their problem. Wskazywał na sedno ich problemu. That main point of their problem is what? A sednem ich problemu było co? This. Właśnie to. To szatańskie równanie. Not knowing this. Problemem ich było to, że nie znali tego prawdziwego, Bożego równania. That's what Jesus is doing. To właśnie dlatego Jezus pisał. How? Co pisał? Do you know what Jesus wrote? Wiecie, co napisał Jezus? I could be wrong. Mogę się mylić. I believe this. Ale wierzę tak. Jesus says, Jezus napisał. I forgave David. Ja przebaczyłem Dawidowi. Yes or no? Tak czy nie? Yes. Tak. Pharisees and scribes. Faryzeusze. Yeah, that's spoglądali right. na to ze zdziwieniem. Tak, to prawda. I forgave. Ja przebaczyłem Samson. Samsonowi. Oh, they're not stoned to death. Oni nie byli przecież ukamienowani na śmierć. They're confused. Tak więc teraz już nie wiedzieli, co mają z tym zrobić. And Jesus standing up, a Jezus wstał and said to them, i powiedział im, is there anyone among you, czy jest wśród was ktoś, without sin, kto nie ma grzechu? Cast first stone. Jeśli jest taka osoba, niech rzuci jako pierwszy kamień. Do you know what that means? Wiecie, co to znaczy? Let me ask you. Is there anyone of you? Czy wśród was jest ktoś without sin? Bez grzechu? Raise your hand. Niech podniesie rękę. I have one, two. Okay. Dwie, trzy osoby, nawet three. Cztery. These guys are crazy, right? Oni są szaleni. We all know they are sinners, right? Przecież wiemy, że są grzesznikami. But why did he raise his hand? Dlaczego więc podnieśli ręce? We believe in blood of Jesus. My wierzymy w krew Jezusa. Cleansed all our sin. Która oczyszcza nas z grzechu. The man without sin is a man who has full 100% forgiveness. I dlatego grzesznik może być takim człowiekiem, który w 100% jest uwolniony od grzechu. We have about more than 100 people here. Mamy tutaj ponad 100 osób. We only have three people raise their hand. A tylko trzy osoby uniosły ręce.
These people who raised the hand know, te osoby, które podniosły ręce, know who Jesus is. Wiedzą, kim jest Jezus. Know who God is. Wiedzą, kim jest Bóg. God who forgives me. Bóg, który mi przebacza. But at that time, no one knew ale w tamtym czasie nikt tego nie wiedział. If there's any single Pharisees, gdyby znalazł się chociaż jeden faryzeusz, who believed that, który w to wierzył, who knew that, który to wiedział, it is blood of lamb, który akceptowałby tę krew baranka i wierzył, że Jezus jest tym barankiem, wash the sin, który obmywa go z grzechów. Do you think, I think they probably understand this Moses law differently. To wtedy prawdopodobnie rozumieliby to prawo Mojżeszowe inaczej. Do you know what is stone means? Czy wiecie, jakie znaczenie ma słowo kamień? Stone is. Kamień to. Jesus himself is stone. To sam Jezus jest tym kamieniem. Jesus is the cornerstone. Jezus jest kamieniem węgielnym. Jesus is a living stone. Jest żywym kamieniem. Jesus is the stone. Jezus jest kamieniem. Jesus is stones abandoned by the architect. Jezus jest tym kamieniem, który został porzucony przez budowniczych. Jesus is the stone. Jezus jest kamieniem. When you see the sin, gdy widzi grzech, stone, wtedy ten kamień jest rzucony. Wiecie, co to znaczy? Beautiful. Tym jest coś pięknego. Do not judge sinner yourself. Sami nie sądźcie grzesznika. Show Jesus you have. Pokazujcie Jezusa, ten kamień. Then she will accept Jesus. I wtedy ta osoba zaakceptuje Jezusa albo odrzuci. Let Jesus judge this sin. Niech więc sam Jezus wyda osąd na tę osobę. You know, this woman, a ta kobieta, when she saw, gdy ona zobaczyła to, I forgave David. Ja przebaczyłem Dawidowi. She says, this is the God who forgave David. Ona powiedziała, to jest ten Bóg, który przebaczył Dawidowi. I need this God. Ja potrzebuję takiego Boga. She was the only one stay there. Była jedyną osobą, która tam została. She was only one who did not leave. Była jedyną osobą, która nie odeszła. Isn't this beautiful story? Czy to nie piękna historia? And Jesus stood up. Jezus wtedy wstał. Everyone else left except her. Wszyscy oprócz tej jednej kobiety odeszli stamtąd. We all know that she should be the one who ran away first, right? A wiemy, że przecież ona powinna być pierwszą osobą, która powinna była uciec stamtąd. The sinner. Ona była grzesznicą, prawdziwą grzesznicą. I ta osoba została. Then Jesus asked. A wtedy Jezus zapytał. Is there anyone condemned you? Czy ktokolwiek potępił ciebie? You know what her answer was? I pamiętacie, jak brzmiała jej odpowiedź? No one. Nikt. No. Nikt. What a confidence. Jak wspaniały dowód, jakie przekonanie. That's a Roman chapter 8. To właśnie o tym mówi 8 rozdział listu do Rzymian. Wiersz pierwszy. For Paul says, apostoł Paweł mówi tam. Therefore there is no condemnation. Że to teraz nie ma żadnego potępienia. In Christ Jesus. Dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. No one condemned. Żadnego potępienia. Not even, dla nikogo. Not even this Jesus to jest w Chrystusie. And she says, no one. I wtedy ona powiedziała, nikt. You know how Jesus responded? Wiecie, jak Jezus na to zareagował? Neither do I. Ani ja. Nie potępiam ciebie. I love you. Kocham cię. And this woman was stoned. I ta kobieta faktycznie została wtedy ukamienowana. On that very day, tego dnia this woman accepted Jesus. Zaakceptowała Jezusa. And she's alive. I ożyła. Beautiful story. Piękna historia. So, I wanna show you just one more thing now. Chcę pokazać wam jeszcze coś. Okay, you remember the Moses law? Pamiętacie prawo Mojżeszowe? Kill him. Zabij go. Someone who killed your family, right? Zabij tego, kto zabił your enemy, kogoś. Right? When you look at Book of Revelation, gdy czytacie Księgę Objawienia, chapter 6, rozdział 6, verse 9. Wiersz 9. Rozdział 6, wiersz 9. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. And verse 10. I wiersz 10. I wołały donośnym głosem,
Kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi? What does it mean? Co to oznacza? Okay, these are the martyrs, right? Tutaj mowa jest o męczennikach, who shed their blood, którzy przelali swoją krew. They're slain because they had a gospel. I zostali zabici, dlatego że szli za barankiem. And martyrs are shouting to the God. I ci męczennicy wołają teraz do Boga. How long? Jak długo? How long you are not going to avenge our blood? Jak długo jeszcze będziesz czekał zemstą za naszą przelaną krew? What does it mean? Co to oznacza? You know, don't look at the Bible this way. Nie patrzcie na Biblię w ten sposób. Put this in. Ale umieśćcie tam miłość, tę Bożą then moc. Look at this verse. I wtedy dopiero spójrzcie na ten 10 wiersz. These are the martyrs. To są przecież męczennicy. Like whom? Jak kto? Like Stephen. Jak Szczepan. Stephen was killed by Paul. Szczepan był człowiekiem, którego zabijano i Paweł miał w tym swój udział. I guess Stephen did many martyrs. I Szczepan i wielu innych męczenników. Martyrs are the people who know Jesus. Męczennicy to ludzie, którzy znają Jezusa. Right? Prawda? Do you believe? Czy wierzycie? See, martyrs know who Jesus is. Męczennicy wiedzą przecież, kim jest Jezus. What did Stephen said when he was dying? Co mówił Szczepan, gdy umierał? Forgive this. Przebacz im. Do not put this sin on them. Nie policz im tego grzechu. These are the martyrs. Tak zachowuje się męczennik. So martyrs go to heaven and said now to God. Teraz więc ci sami męczennicy udają się do nieba i wołają do Boga, jak długo? How long you gonna, you... Jak długo jeszcze? Avenge our blood. Nie będziesz mścił naszych krzywd, naszej krwi. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? It is beautiful. To też jest piękne. Key point here is the meaning of the avenge. Kluczem do zrozumienia tutaj jest znaczenie tego, o czym mówimy. What is avenging? Czym jest zemsta? How Stephen can avenge Paul? W jaki sposób Szczepan mógł zemścić się na Pawle? God has to kill the Paul? Bóg musi zabić tego Pawła? Then Stephen gonna be satisfied? Wtedy Szczepan będzie zadowolony. All these martyrs are saying. Wszyscy ci męczennicy to same osoby. What does these martyrs truly want? Czego tak naprawdę chcą ci męczennicy? What is the entire purpose of life of martyrs? Co jest takim najważniejszym celem życia męczennika? Saving people. Zbawienie ludzi. Bringing people come to Jesus. Przyprowadzenie tych ludzi do Jezusa. You know what martyrs are saying right now here? Wiecie, co ci męczennicy mówią? Oh God, o Boże, how long we have to wait? Jak długo będziemy na to czekać? Why are there so many people still not believing you? Dlaczego jest jeszcze tak dużo ludzi, którzy nadal nie wierzą w Ciebie? Do something, save them. Zrób coś, zbaw ich. Do you believe this? Czy wierzycie, że o to tutaj chodzi? This is avenge, isn't it? Na tym polega zemsta. Why? Why am I saying this? Dlaczego to mówię? Let me show you this, then I'll be done. Pokażę wam jeszcze jeden fragment i zakończymy. Book of Romans, list do Rzymian, chapter 12, rozdział 12, verse 17. Wiersz 17. Okay. Nikomu złem za złe nie oddawajcie, starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich. And 18. I wiersz 18. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. 19 is important, okay? I wiersz 19 jest bardzo ważny. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Now you'll see the word wrath here. Teraz już widzicie, co oznacza słowo gniew. Before I was reading, wcześniej, gdy to czytałem, okay, God asked me, don't avenge myself. To wtedy myślałem sobie, no dobrze, Bóg mówi do mnie, abym sam się nie mścił. Because if we avenge ourselves, dlatego, że jeśli my sami będziemy się na sobie mścić, we're gonna kill, to wtedy we're gonna go to jail, right? To wtedy zabijemy kogoś i pójdziemy do więzienia. So God says, uh-uh. Więc Bóg mówi, nie, don't kill them. W ten sposób nie możesz robić, nie zabiję nikogo. Ja zabiję tych ludzi dla ciebie. That's the way I understood. I tak to rozumiałem. This is very sinful way. Ale to jest bardzo grzeszny sposób this zrozumienia. This kind of understanding means that we don't know Jesus Christ. Taki sposób zrozumienia Biblii, okay, oznacza, że nie znamy jeszcze Jezusa.
You know, this word wrath is very beautiful word. Wiecie, że to słowo gniew jest pięknym słowem. I'll explain this word wrath later. Później jeszcze wyjaśnię znaczenie tego słowa gniew, pomsta. Look at this. Vengeance. Popatrzcie na to. No. Dlatego jest napisane: pomsta do mnie należy. Ja odpłacę. Now, verse 20. I wiersz 20. This is how God avenges our enemy. Tutaj widzimy, w jaki sposób Bóg może się zemścić. Wiersz 20. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to, węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Wow. This is Jesus' way of the avenging our enemy. To jest sposób Jezusa na odpłacenie naszym nieprzyjaciołom. You know, before I totally ignored if he's thirsty, give him drink for. Wcześniej, gdy czytałem ten fragment, całkowicie zignorowałem ten wiersz 20 mówiący o tym, że jeśli ktoś pragnie, napój go i tak dalej. Only thing I was interested in was. Byłem zainteresowany tylko this. Tym fragmentem. Heap coals on fire, of fire on his head. Że wtedy ten człowiek będzie się czuł tak, jak gdyby węgle rozżarzone położono na jego głowę. That's a nice way to kill them, you know? To też fajny sposób, żeby kogoś się pozbyć. I realized. Ale uświadomiłem sobie, this is so beautiful. Że w tym jest wielkie piękno. If you go home, kiedy udacie się z powrotem do domu, do a word study, to wtedy zacznijcie naprawdę studiować Pismo Święte. On fire, a calls of fire. I spróbujcie znaleźć znaczenie tego zwrotu węgle rozżarzone. Do you know what the calls of fire means? Wiecie, co oznacza ten zwrot, rozżarzone węgle? In the Old Testament. W Starym Testamencie. Where is this fire coming from? Skąd ten ogień pochodzi? Coal. Węgiel. Where is coal? Gdzie jest węgiel? On the altar, that's na right. Ołtarzu, właśnie. Yes. On the altar, there's a coal. Na ołtarzu znajduje się węgiel. That's fire of love. To jest właśnie ten ogień miłości. Right? Prawda? Fire which burns the fat of the lamb. Ogień, który spala tłuszcz baranka. Fire which burns our sin. Ogień, który spala nasz grzech. The coals of fire means węgle, rozżarzone węgle. Forgiving mercy oznaczają of przebaczającą Holy Spirit. Łaskę Ducha Świętego. Isn't this beautiful? Czy to nie piękne? Then the sinner will. Wtedy ten grzech mówi: finally, grzesznik mówi: finally accept Jesus. W końcu akceptuje Jezusa. And then the sinner, my enemy will come to me. Ten grzesznik, mój wróg, przychodzi do mnie. Sengli. I mówi: Sengli, I apologize. Przepraszam. But by the way, ale I have a good news for you. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. I just accepted Jesus Christ. Właśnie przyjąłem Jezusa Chrystusa. What a revenge! Co za zemsta! What a victory! Jakie zwycięstwo! This is what God wants us to enjoy. To właśnie tym Bóg chce, abyśmy się radowali. This is why in Book of Revelation chapter 6. To dlatego w szóstym rozdziale Księgi Objawienia. This is exactly what martyrs are screaming. Opisane zostało dokładnie to, o co właśnie proszą i za czym wołają ci męczennicy, mówiąc: jak długo jeszcze? Zakończymy czytając wiersz 10. Jak długo? I wiecie, jak odpowiedział na to Bóg? Wiersz 11. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Tutaj chodzi o sąd śledczy również. Oni powinni odpocząć trochę dłużej. Until both the number of their aby jeszcze fellow odpoczęli servants, przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług and their brethren, i braci ich, who would be killed as they were, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Jeśli niewłaściwie będziecie to czytać, to wtedy możecie dojść do strasznych wniosków. God said, well, not yet. Bóg powiedział: jeszcze nie. People have to be killed more. Więcej ludzi musi być zabitych. What does it mean? Co to oznacza?
It means God is saying, to znaczy, że Bóg mówi. I know, I know. Ja wiem, ja wiem. I wanna convert these wicked people. Bardzo chcę, aby ci źli ludzie nawrócili się. Who killed you? Ci źli ludzie, którzy zabili was. But it's so difficult. Ale to jest tak trudne. They are not listening. Oni nie słuchają mnie. I guess more people like you have to be martyred. I domyślam się, że jeszcze więcej osób takich jak wy będzie musiało rozstać się z życiem. Then we'll see they might change their heart. I wtedy zobaczymy jeszcze, może zmienią swoje serca. Zaczekajmy. Let's endure this together. Postarajmy się zaczekać jeszcze jakiś czas z cierpliwością. This is an expression of painful love of God. W ten sposób wyrażona zostaje miłość Boża, Jego ból z tego powodu. This is what it means, love suffers long. To właśnie takie ma znaczenie ten zwrot, że miłość Boża jest długocierpliwa. Amen. Amen.